Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmie pokażę Wam, jak robiłem kątowniki do mojego stołu spawalniczego. Kątowniki te mają za zadanie przytrzymać materiał, tak żeby podczas spawania materiał nie przesunął się i zachował swoje jak gdyby gabaryty. Do wykonania tego kątownika użyję dwóch rodzajów płaskownika. Płaskownik 60 i grubość 12 i drugi płaskownik na zastrzał 50 i grubość 12. Mogłem zakupić dwa rodzaje właśnie płaskowników. Jeden to jest walcowany, drugi ciągniony. Jeżeli chodzi o ten ciągniony, no to jest on droższy, ale jest jak gdyby bardziej precyzyjnie wykonany. Dlatego zdecydowałem się na ten rodzaj płaskownika. W dolnej części tego kątownika będzie fasolka, która będzie miała za zadanie możliwość montażu tego kątownika do stołu. Natomiast ta część, która będzie szła pionowo do góry, będzie miała nawiercone otwory w odstępach co 50 milimetrów. Żeby wykonać fasolkę, no to nawierciłem z dwóch stron, jak gdyby fasolki, otwory 16 mm, ponieważ takiego typu trzpieni montażowych będę używał, i odcinki proste między tymi dwoma otworami z jednej i z drugiej strony wykonałem szlifierką kątową. Jeżeli chodzi o dokładność tych fasolek i dokładność tego kątownika, no to nie będzie ona zbyt wysoka, do mojego majsterkowania w zupełności wystarczy. Jeżeli chodzi o spawanie, no to można powiedzieć, że jest to taka nieprzewidywalna czynność i pomimo tego, że ustawimy sobie bardzo dokładnie elementy przed spawaniem, po spawaniu może okazać się, że spawy po prostu ściągły i cała konstrukcja się pokrzywiła. Dlatego podczas spawania bardzo dużą rolę odgrywa doświadczenie. I to nie takie roczne, tylko praktycznie 20-letnie, gdzie spawacz wie, gdzie przyłożyć mokrą po prostu szmatę, żeby ta konstrukcja się mniej jak gdyby skrzywiła. Po wykonaniu fasolki pogradowałem krawędzie pilnikiem i teraz mogę już obciąć na długość ten element. Nie obcinałem tego wcześniej, żeby mieć lepszy po prostu chwyt na stole spawalniczym. Gdybym miał taki krótki jak gdyby odcinek, no to ciężko by było go zamontować tak, żeby na przykład podejść dobrze szlifierką kątową. Następnym krokiem było wykonanie otworów w tym elemencie, który będzie jak gdyby prostopadle do blatu stołu. Natrasowałem otwory w odległości od krawędzi 25 mm, czyli nie są one jak gdyby w środku tego płaskownika wykonane, tylko trochę na boku. I jest to spowodowane tym, że z tej drugiej strony będzie przyspawany taki zastrzał, żeby usztywnić ten kątownik. Otwory wykonuję zawsze używając chłodzenia. Chodzi o to, żeby po prostu nie stępić korony wiertarskiej. Po wierceniu krawędzie tych otworów są ostre, dlatego musiałem je ogradować. Brakuje mi jeszcze elementu, który będzie usztywniał cały ten kątownik. Po wstępnym ustawieniu tych dwóch elementów względem siebie położyłem u góry płaskownik o wymiarach 50x12 i od spodu zaznaczyłem linię cięcia. Przy pomocy szlifierki kątowej obciąłem te krawędzie i można powiedzieć, że mam wszystkie elementy potrzebne do wykonania tego kątownika. Po każdym cięciu zostają ostre krawędzie i zadziory, dlatego pilnikiem zostały one stępione. Najważniejszą czynnością podczas właśnie spawania tego typu elementów jest bardzo dobre ustawienie tych elementów przed spawaniem, ponieważ jeżeli tutaj nie przyłożymy się do ustawienia tych elementów, no to później będzie po prostu ten element krzywy i trzeba będzie bardzo dużo korekcji wprowadzać, żeby był on przydatny podczas spawania. Kilkukrotnie sprawdziłem wymiary, ustawiłem wszystko do przyrządów pomiarowych, sprawdziłem wszystko kąty właśnie dwukrotnie i przystąpiłem do spawania. Złapałem te elementy w kilku miejscach, chodzi o to, żeby potem one podczas spawania nie zaczęły się wyginać. Pomimo tego, że są one przykręcone do stołu, siły, które działają podczas stygnięcia właśnie spoin, są tak mocne, że mogły one by przesunąć właśnie te elementy względem siebie. Pomimo tego, że są mocno jak gdyby przykręcone do stołu. Elementy są już jak gdyby połączone ze sobą, dlatego
dlatego zdjąłem je jak gdyby ze stołu i sprawdziłem, czy te wymiary mniej więcej są ok. Wymiary się zgadzają, więc wykonałem resztę spoin, tak żeby ten kątownik był wytrzymały. Spoiny po spawaniu zostały oczyszczone przy pomocy szlifierki kątowej i można powiedzieć, że kątownik jest już gotowy. Po sprawdzeniu kątów prostych okazało się, że nie są one jednak proste, nie mają 90 stopni. Żeby wstępnie zabezpieczyć ten kątownik przed korozją, pomalowałem go farbą podkładową i to ułatwi mi jak gdyby szlifowanie tej nogi od dołu. Będę widział po prostu, gdzie ten materiał był zebrany. Dlatego będę musiał lekko skorygować te elementy. Tak jak tutaj widzicie, po pomiarze szlifuję szlifierką kątową tą stopę dolną, która będzie leżeć na stole w celu po prostu wyrównania tego kąta. I tutaj, jeżeli naprawdę źle pospawamy, no to braknie nam materiału w tej nodze na dole, żeby po prostu skorygować ten kąt. Dlatego ja bardzo starałem się, żeby pospawać jak najlepiej, jak potrafię. I teraz tutaj mam do skorygowania tylko 1 mm po jednej stronie. Oczywiście to nie jest tak, że za pierwszym razem ta korekcja wyjdzie, dlatego trzeba małymi kroczkami jak gdyby szlifować ten spód, tak żeby po prostu nie przejechać tego wymiaru i żeby jak najmniej materiału zebrać. Ponieważ mam te czpienie szybkiego montażu, jeżeli z tych 12 mm grubości zbiorę zbyt dużo, no to te czpienie nie będą trzymać, będę musiał podkładać podkładki. No jeżeli chodzi o tą korekcję, no to musiałem jak gdyby szlifować to około 5-krotnie, tak żeby uzyskać kąt prosty. No i muszę powiedzieć, że normalnie lepiej by było dać to właśnie na jakąś maszynę, która za jednym jak gdyby przejściem obrobiłaby to te obie krawędzie jak gdyby na kąt 90 stopni. Napiszcie w komentarzu, czy wy macie dostęp do takich maszyn, które są w stanie właśnie uzyskać te kąty proste po spawaniu i jak duży naddatek materiału dajecie na tą właśnie obróbkę. Czy jeżeli jak chcemy uzyskać 12 mm grubości, czy dajecie, nie wiem, płaskownik o grubości 14 mm, czy używacie po prostu płaskownika w nominale i potem lekko go jak gdyby zabielacie. Te dwa kątowniki będę używał, gdy będę chciał uzyskać taki przestrzenny element, jak gdyby w 3D przestrzeni. Przy pomocy dolnej krawędzi będę mógł go ustawić na blacie i jak gdyby solidnie zamocować. Tutaj te otwory, które są w tej płaszczyźnie prostopadłej do stołu, będę mógł w nich zamontować różnego typu stepery oraz ściski spawalnicze, tak żeby przytrzymać sobie element i żeby nie przesuwał się on podczas ustawiania i potem podczas spawania. Jeżeli chodzi o sztywność tego całego układu, no to nie jest on zbyt sztywny, ponieważ blat stołu nie jest zbyt gruby. No i tutaj jeszcze raz powtórzę, do moich takich drobnych prac przy małych jak gdyby profilach w zupełności mi to wystarczy. Bardzo długo zastanawiałem się, czy robić te kątowniki samemu, czy kupić je po prostu już wykonane w sklepie i stwierdziłem, że jeżeli chodzi o sam koszt materiału, no to znacznie taniej to wyjdzie, jeśli sam to zrobię, nie licząc oczywiście swojego czasu. Teraz pytanie do was, jeżeli macie jakichś, nie wiem, praktykantów, czy dajecie im właśnie do zrobienia tego typu elementy, żeby po prostu sobie poćwiczyli, czy kupujecie wszystkie tego typu elementy właśnie w sklepie. To tyle w tym filmiku. Ja zapraszam was na dwa filmy. Jak powstawał stół spawalniczy, ten który widzicie w filmie. I jak powstawał stół z blatem granitowym i szufladami na narzędzia. Cześć!